Ksiądz Piotr Pawlokiewicz opowiadał, że jak był w seminarium duchownym, jego koledzy, klerycy razem grali gdzieś tam w piłkę nożną i wśród tych kolegów był taki jeden, który często powtarzał: ja jestem grzesznikiem, ja to jestem taki do niczego, ja to jestem takim grzesznikiem. I kiedyś grali w piłkę i do tego kolegi krzyknęli: ty grzesznik, podaj piłkę. Co? Ja? Grzesznik? Czasami trudno jest nam się do tego przyznać, ale dzisiaj święty Paweł nas o tym przekonuje. Mówi tak: Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Więc widzimy, że tutaj inicjatywa, coś niezwykle ważnego jest po stronie Pana Boga. Gdy byliśmy grzesznikami, czyli byliśmy z dala od Boga, czyli można powiedzieć, nie zrobiliśmy nic, na co On mógłby jakoś zareagować. Po prostu bezradni, grzeszni, pogrążeni w ciemności. On wtedy za nas umarł. I też w pierwszym czytaniu piękne słowa Pana Boga czytaliśmy: wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Czyli widzimy, że inicjatywa jest po stronie Pana Boga. Ale czy to wszystko? Czy teraz my mamy osiąść na laurach, skoro Bóg nas zbawił, skoro Bóg nas nosi na orlich skrzydłach? Nie. Kiedy jest do nas skierowany jakiś list, kiedy jest do nas skierowany jakiś dar, to trzeba na ten list odpowiedzieć. Dobrze by było na ten list odpowiedzieć. Dobrze by było dar przyjąć. I to nazywamy w naszej katolickiej nauce współpraca z Bożą łaską. Czyli to, co najważniejsze jest po stronie Pana Boga, ale po stronie naszej jest również coś bardzo ważnego. I w katechizmie Kościoła katolickiego, w pięknym rozdziale o modlitwie, w jednym z punktów czytamy tak: modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Czyli to nie jest tak, że ja teraz przyjąłem inicjatywę, ja się, Boże, do Ciebie odezwę, a Ty mnie teraz słuchaj, bo ja się tak pięknie modlę i teraz Ty masz mnie, Boże, wykonywać moje polecenia. No nie. Bóg jest pierwszy. Bóg mnie zaprasza. Bóg kieruje do mnie swoje słowo. A moja modlitwa jest zdecydowaną odpowiedzią. I dalej czytamy o modlitwie, że zawsze zakłada ona pewien wysiłek. I już zdradzam, gdzie jest ten punkt umiejscowiony. W takim podtytule, w rozdziale: walka modlitwy. I dalej w tym punkcie czytamy, w tym samym, że wszyscy święci Starego Testamentu, Matka Boża, wszyscy święci Nowego Testamentu, z Jezusem na czele, oni przeżywali modlitwę jako walkę, jako zmaganie. Ale teraz pytanie, z kim walczymy? Przeciw komu? I za chwilę pada odpowiedź w tymże punkcie. Przeciw nam samym. To jest bardzo ważne, żeby żona nie walczyła z wadami męża. Żeby mąż nie walczył z wadami żony. Żeby każdy z nas zawalczył z własnym grzechem, z własną słabością, z własnymi wadami. Bardzo często, nie wiem jak to jest w waszych relacjach, ale z mojego doświadczenia wynika, że jak starałem się, czy to na przykład mieszkając w akademiku ze współlokatorami, próbować jakoś naprawić tego mojego współlokatora, po pierwsze on nie chciał dać się naprawić, a po drugie im mocniejsze były jakieś uwagi, słowa, tym gorzej to się kończyło. Dlaczego tak się dzieje? Nie znam do końca odpowiedzi, ale jeden z powodów tego, że trudno nam przyjmować uwagi, poprawki, czasami krytykę, nawet konstruktywną, taką, która ma za zadanie nasze dobro. Dlaczego tak trudno nam się to przyjmuje? Jeden z powodów jest taki: w dzieciństwie uwaga, jakieś napomnienie, jeżeli było połączone z jakimś bólem, cierpieniem,
poniżeniem, to się w nas zakodowała takie niebezpieczne połączenie. Jeżeli upomnienie skierowane do dziecka jest raniące, jest poniżające, to później to w naszej psychice to się koduje. Taki schemat, on się utrwala. I później w dorosłym życiu ktoś nam życzliwie, w drobnej rzeczy, delikatnie zwraca uwagę i cały dzień mamy już humor zepsuty. Jesteśmy wściekli na tę osobę. Czujemy się do niczego, poniżeni, bezwartościowi. Być może dlatego, że w dzieciństwie zwrócenie uwagi było połączone z poniżeniem i z bólem. Jaki z tego wniosek? Prośba do rodziców, do wychowawców, żebyśmy dzieciom, młodzieży zwracali uwagę w sposób życzliwy. Nie taki, który ich poniży, który ich zrani, który ich zamknie, ale taki, który pomoże im z radością spojrzeć na nową szansę. O, super, dziękuję za to słowo, mogę się teraz poprawić, mogę teraz przezwyciężyć swój błąd. Jestem bogatszy, bogatsza o to doświadczenie. Psycholodzy niektórzy mówią, że na 3 albo na 5, na 5 dobrych słów pochwał może przypadać jedno słowo krytyki, upomnienia. O proporcjach możemy dyskutować. W każdym razie, żeby dominowało dobre słowo nad tym, które jest trudną prawdą, która czasami rzeczywiście nas jakoś nawet boli. Czyli widzimy, że walczymy przeciw nam samym, przeciw naszym słabościom. Nie próbujemy naprawiać drugiego człowieka, bo im mocniej próbujemy naprawiać, tym jakoś gorzej to się kończy. Ale kiedy sami siebie próbujemy przezwyciężać, zawalczyć z własną słabością, egoizmem, to później drugi człowiek przy nas, dojrzałych, rozwiniętych, może wzrastać. Więc czytamy tak, że walka toczy się przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Czyli walka duchowa toczy się też przeciw szatanowi. O ile opętania są bardzo rzadkie, zniewolenia są rzadkie, o tyle pokusy to jest coś, co dotyka każdego z nas. Szatan przez pokusy, przez myśli, które są pewnym pokuszeniem, przez to, że niektóre emocje jeszcze podsyca w nas, próbuje nas odciągnąć od Boga. I tutaj toczy się walka, którą każdy z nas przeżywa. Walka z pokusami. Teraz może ktoś powiedzieć, oj, to chyba trochę ksiądz przesadza, chyba demonizuje rzeczywistość. Słuchajmy słów Jezusa, naszego najwyższego autorytetu. Pan Jezus mówi, w pewnym momencie jest w Ewangelii tak. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Nie jesteśmy egzorcystami. Nie będziemy wypędzać złego ducha z osób, które żyją wobec nas, ale na mocy chrztu, jeżeli doświadczamy czegoś, co rozpoznajemy, że to jest szatańska pokusa, to jest szatański pomysł, to jest jakieś szatańskie działanie teraz we mnie, możemy się w naszym sercu pomodlić w stosunku do siebie w imię Jezusa Chrystusa, demonie, idź precz. I tutaj jest, myślę, że każdy z nas mógł przeżyć taką walkę, kiedy ma się coś dobrego w naszej relacji z Panem Bogiem dokonać, kiedy już klękamy do modlitwy, kiedy już za chwilę będziemy serce w serce z Panem Bogiem, nagle przychodzi nam do głowy jakaś myśl, nagle bardzo coś ważnego, pilnego mam do zrobienia. Święty Ignacy mówi, jeżeli ulegniesz tej pokusie i już zobaczysz ten zły owoc, cofnij się myślami, przeanalizuj, jak ta pokusa powoli wsączała się do naszego życia. Klękamy do modlitwy, ale nagle robimy się głodni. No to idę sobie coś zrobić do jedzenia. Jak już robię coś do jedzenia, to sprawdzę, czy coś na telefonie, coś nie przyszło. Jakaś pilna wiadomość od mojej znajomej. To muszę dzwonić, muszę ją ratować, pomagać. I później już jest późno, już nie ma modlitwy. I dalej czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy.
od naszej modlitwy, relacji z Panem Bogiem zależy nasze życie, ale też od naszego życia, od naszych decyzji, od naszych grzechów albo wyrzekania się grzechu i podejmowania walki z grzechem zależy nasza modlitwa. Jeżeli ktoś stwierdził po tym, jak się przydarzył grzech ciężki, stwierdził, a to już chyba tak musi być, nie będzie modlitwy, bo przez modlitwę Duch Święty będzie niepokoju, będzie niepokoju sumienie, żeby wrócić do Boga, żeby wyjść z grzechu. Więc zaniechamy takiej modlitwy, która jest niepokojem dla naszego grzesznego życia. I jeszcze ostatni urywek. Jeśli nie chcemy stale postępować według Ducha Chrystusa, nie możemy także stale modlić się w Jego imię. Więc potrzebujemy modlitwy, żeby nasze życie było w relacji do Ducha Świętego i potrzebujemy, żeby nasze życie rzeczywiście upodabniało się do życia Jezusa i wtedy zapragniemy też modlitwy. I co tutaj jest bardzo ważne i bardzo potrzebne? Wytrwałość. Codziennie mamy wystawiony tutaj Najświętszy Sakrament i największe rzeczy nie dokonują się w wielkich zrywach, w pięciodniowych rekolekcjach raz na rok. Największe cuda dokonują się w prochu codzienności, w szarej codzienności. Gdybyśmy tak postanowili, że codziennie tylko przez 10 minut będę adorować Pana Jezusa, tylko przez 10 minut, ale codziennie. Ktoś może powiedzieć, co to jest 10 minut? Błahostka, ale spróbujmy codziennie. Zobaczymy, jaka będzie walka. Ale warto, warto zawalczyć o relację z Panem Bogiem, bo walczymy w ten sposób o nasze szczęście. Jak mówi Słowo Boże, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen.